Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku wagi i zapraszam na prognozę na majówkę. Uwaga, pierwszy dzień, czyli 1 maja. Co ważnego może się wydarzyć? Osobiste sprawy, które wymagają uwagi i czego oczekiwać. Pokazała się tutaj Królowa Mieczy. To może być tak, albo spotkanie z jakąś taką bardzo szczerą kobietą, która nie będzie owijała w bawełnę. Powie, co jej leży tam na wątrobie, powiedziałabym. I czy to będzie pozytywne? Powiedziałabym tak. Tutaj nie pokazało mi się jakoś, no okej. Okay. Czego można oczekiwać po tym spotkaniu szczerym? Siódemki buław, czyli jakiejś walki, tak? No to tylko od nas zależy, od was zależy, w jaki sposób zareagujecie na to. To również możecie wy się pokazać w tej Królowej Mieczy. Czyli będzie was korciło do tego, żeby komuś po prostu powiedzieć, co wam leży na sercu. I tutaj te osobiste sprawy, które wymagają uwagi, i w tej karcie to się pokazało, tak jakby macie dwie drogi. Albo możecie wybrać taką ścieżkę, w której rzeczywiście to wszystko mówicie jak jest, albo ta druga droga to jest taka delikatniejsza i wtedy w tym momencie unikacie tej siódemki buław, która, no powiedziałabym, bardziej pokazała się w momencie, kiedy idziecie tym pierwszym tropem, tak? Czyli tutaj szczerość przede wszystkim. Także tutaj 1 maja bardziej taka konfliktowa sytuacja mi się pokazała. To zależy od was tylko, czy rzeczywiście w taki sposób poprowadzicie tę sytuację. No, być może czasami tak jest, że tak wewnętrznie czujemy, że no naprawdę chcemy już coś powiedzieć i koło fortuny z tyłu talii, czyli coś, co idzie z przeznaczenia. Być może to jest taki dzień szczerości. 2 maja, karta na dziś, wiara. Czym trzeba będzie się zająć? Rydwan. I czego oczekiwać? Kapłan, wiara, kapłan, tutaj karta na ten moment to jest albo spotkanie na przykład z kimś starszym, z kimś bardziej doświadczonym, albo taki dzień kontemplacji, może na łonie natury, dlatego że mi się tutaj jakiś wyjazd pokazał w tym rydwanie, sprawy, które wymagają uwagi. No to jest zajęcie się jakimś wyjazdem. Niektórzy też mogą poświęcić ten dzień na zajmowanie się na przykład środkiem transportu, tak? Czyli gdzieś tam trzeba będzie załatwić jakieś sprawy związane na przykład z samochodem. I czego można się spodziewać? 8 kielichów to jest odejście. Albo odejście od tej sytuacji, albo odejście od jakiegoś pomysłu, który narodził się w tym akurat konkretnym dniu. Być może ta mądrość tego arcykapłana, który się pojawił, sprawi, że nie będziecie tacy zacietrzewieni na jakąś sytuację. Może odpuścicie, może to jest karta właśnie odpuszczenia, tak, puszczenia czegoś na spokojnie. Idziemy do 3 maja. Karta na ten dzień, bardzo ładna. Czego trzeba się spodziewać, czym się zająć, no i czego oczekiwać. Dużo rozmów mi się pokazało tutaj, dyskusji, w szczególności z przyjaciółmi, ze znajomymi, z osobami, które od wielu, wielu lat znacie. To mogą być rozmowy nie tylko takie twarzą w twarz, ale również telefonicznie. Telefoniczne. Będziecie mogli na przykład spotkać te osoby gdzieś tam w tym miejscu, w którym się znajdziecie. Może akurat na tym wyjeździe, którym się dzień wcześniej pokazał. No w każdym razie, czego możecie się spodziewać po dzisiejszym dniu? 6 kielichów, powrót do miejsca z przeszłości. Ale tutaj mam dla was jeszcze jedną informację. To
ten powrót może w Was wzbudzić pewnego rodzaju taki niepokój, lęki, które mi się tutaj pokazały w tej dwójce mieczy. Tak więc tutaj uważajcie na to też. Może przeanalizujcie jakby to, co Wy będziecie wypowiadać, tak żeby, bo nie wiem, czy to może pójść od tego rycerza mieczy, czyli tak, przekazuję informacje, a potem sobie myślicie, może jednak za dużo powiedziałam albo powiedziałam. Może tak właśnie być, dlatego tu, w tym tego 3 maja uważajcie, nie bądźcie może tacy wylewni do tych znajomych, bo potem w trakcie trwania tej sytuacji Wam się będzie wydawać, że wszystko jest ok, a potem jakby to przeanalizujecie i nie do końca Wam się to będzie podobało. Także tutaj zwracam Waszą uwagę na to. Życzę Wam cudownej majówki, cudownego odpoczynku i do usłyszenia. Pa, pa!